Witamy kochani na kanale Zrobione Ręcznie. Ulem z Wami Lena jak zwykle. Dla tych, kto po raz pierwszy na moim kanale. Jest to kanał dla twórczych ludzi, dla tych, którzy lubią przeróbki, lubią trochę wariackie pomysły. I ja daję Wam swoje pomysły do zrealizacji, jeżeli macie taką ochotę. Wykorzystuję rzeczy używane, wykorzystuję wszystko, co jest pod ręką, ale dzisiaj akurat trafiła mi się taka sukienka, jest cieniutka, bawewna, tylko że piękny rękaw tutaj jest, tylko że ona taka no, mało ciekawa moim zdaniem i zrobimy piękną sukienkę. Bardzo mi się podobają tutaj rękawki, tutaj ta wstawiony taki zmarszczony element robi, że ten rękaw wygląda naprawdę cudnie, jak taka trochę bombka. No śliczne, tu jeszcze wykończenia koronką, no i co robimy? Jak zwykle mówię, kiedy zaczynam swoje projekty, to nigdy nie wiem, co z tego tak w końcowym efekcie wyjdzie. Ale wiem na pewno, że potnę ją na kawałki. Chcę, żeby ona była taka rozkloszowana, przywiewna na lato. No i w związku z tym na pewno ją skrócę gdzieś tutaj. Może nawet nierówno, tak trochę w dół, żeby z dołu była dłuższa. I doszyję do tego falbanki. Ozdobie na pewno wykorzystam koronki, które mam, a mam dużo. No i górę chyba też, co to coś dołożymy, jeszcze nie wiem. W każdym bądź razie moim zamiarem dzisiaj jest zmienić tą sukienkę w oryginalną i niepowtarzalną. Ci, co będą to robić, pokażę krok po kroku. A jeżeli nie, to róbcie tak, jak wasz gust i wasze potrzeby wam podpowiadają. Zaczynamy robić razem. Sukienka złożona jest na pół. I tu sobie zaznaczyłam, jak będę odcinać szew. Na szew oczywiście odcinamy. W ten sposób tył dłuższy, przód krótszy. No i co, działamy dalej. Myślę, że tutaj przyjdzie teraz falbanka. Dlatego muszę uszykować falbankę. Ten kawałek wykorzystam. Podzieliłam na pół, wyszło mi 21 cm. I tnę to na dwie równe części. Jedna i druga część. Teraz tak, tą rozcinamy na pół. Odetnę ten szew niepotrzebny mi. Tu zostaje właśnie metka, na której się pisze, że to jest 100% koton. Zawsze oddaję, nie ścinam takich metek jak robię. Metka może być. I teraz takie. Mam dwa kawałki. Jeszcze trzeba też rozciąć. Ok. Dwa kawałki. I co teraz mam zrobić? To znaczy wykorzystam tą całą długość. Tu zostawię tak jak jest. Ma być dłuższe. Mi to się wszystko wyrówno. Tak zostawię jak jest. Ok. I tu teraz szyję te dwa kawałki. Jeden i drugi. Jak zwykle robimy to szwem francuskim. Czyli składamy lewą do lewej. Lewej do lewej i szywamy dwa razy, czyli najpierw lewą do lewej, później przewracamy i szywamy jeszcze raz. Tu z tyłu
co my odkrajali, jest szersze. I zostawię, nie będę tego odcinać. Tylko daję to na dół, żeby dół mnie za każdym razem się robił dłuższy. I wyznaczyłam sobie środek tylko i tutaj od środka przyszpilkuję. Zaznaczę tylko właśnie tutaj na środku, no i na bokach. I będę szyć, bo nie będę wszystkich zakładek robić. Oczywiście lewej do lewej strony. Kiedy będę szyć, to będę te zakładki tutaj sobie układać, marszczyć. No i tyle, tak? Zobaczcie, przyszyłam falbankę z jednej strony i z drugiej. Co teraz muszę zrobić? Połączyć. Specjalnie to nie zrobiłam od razu, bo jak jest zapas, to bardzo ładnie to się później robi. Teraz tak, odcinam tutaj. I odcinam tutaj. Zszyjemy zaraz te dwie części i założymy ostatnią falbankę. Okej, teraz to zszyję, tak, lewą do lewej, prawe do prawej, okej, i to wszystko, i później przyszyję tu jeszcze raz. No i teraz zobaczcie, ten kawałek nam trzeba uzupełnić, podkładamy znów na miejsce. Okej, i tą część sobie układamy zmarszczki. Układamy sobie zmarszczki i przeszywamy. I teraz, moi kochani, całą tą spódniczkę, falbankę, która przeszyta, wykładamy, to jest oczywiście, że to jest z lewa do lewej strony było szyte. I teraz wywracamy ją na prawą stronę i szyjemy jeszcze raz w ten sposób dookoła. Idziemy dookoła. I teraz moja spódniczka, sukienka raczej, znacznie się przedłużyła z tyłu, tak jak widzicie. Z tyłu jest dłuższa, z przodu jest krótsza i bardzo mi to odpowiada. Taka będzie asymetryczna. I jak teraz dołożę różne koronki do tego kształtu, to będzie taka boho sukienka. Piękna, rozkleszowana, ładna. I teraz poszukam, jakie mam koronki do odmiany. I właśnie zastanawiam się, czy ją nie przefarbować, bo mam też różne farby materiałowe. Przywiozłam sobie też z Turcji. No i zastanawiam się, może ją zrobić właśnie nie białą, zrobić ją szarą na przykład. To już chyba by było ładnie.
No w każdym bądź razie teraz planujemy, co zrobimy dalej. No i teraz właśnie siedzę przy tej mojej sukience, wycinam różne ozdoby, różne kawałki i wymyślam, gdzie chcę to dołożyć, jak to przyszyć. Przyszpilkowuję i później przyszywam. A żeby to ładnie wyglądało, tak jak mówię, no trochę musimy się tutaj pomarszczyć. Wtedy ładnie. A jak wycinacie na przykład na okrągło, to wtedy nie musicie marszczyć. Ona sama się da taki, no tak jak tutaj na przykład wycięłam. I teraz tylko prostować mocno i ona się też będzie się marszczyć ładnie. No i idziemy dalej. No tutaj przyszpilkujemy. Patrzę na tej farbance. Chcę zrobić dookoła, nawet chyba wyżej. No, myślę, że tak. Może tutaj gdzieś wyżej. O, tak, w ten sposób. No. Tak, i tutaj zaraz. Zaraz to przeszyjemy. No i tak krok po kroku następną teraz z dół obszywam. Dokładam różne peronki, różne wycinki, jakie się tutaj mi znalazły. I teraz jadę dalej. Przekładamy tutaj do tego miejsca. Robimy taką zakładeczkę. No i szyjemy dalej. I samą dolną część już przyszyłam. To jest z tyłu, właśnie wam pokazuję. Różne wycięłam kawałki, poprzekładałam, przyszyłam. Dół jest u mnie tył dłuższy, tak jak widzicie, a przód jest krótszy. No i różne warunki już przyszyte, ale to oczywiście nie wszystko. Teraz wyżej zacznę przeszywać następne, żeby ona się nabrała właśnie takiej pyszności. No i zaznaczyłam sobie, że właśnie w tym miejscu to będzie najkrótsze miejsce. Widzicie, tutaj idzie właśnie w dół i tu idzie w dół. I tutaj w tym miejscu później zrobię jakieś takie, nie wiem, kwiaty, może kilka, może jedne. Wisiorki zrobię, więc w tym miejscu, tak sobie zaznaczyłam. Dlatego teraz możecie widzieć, że to miejsce jest najkrótsze. Tutaj właśnie to miejsce. No co, robimy dalej. Dołożyłam jeszcze tutaj naturalną koronkę. Pod spód przyszyłam do tego miejsca, żeby ona nabrała takiej pyszności. No teraz zupełnie bogato wygląda, bardzo ładnie. Wciąż tutaj zachowujemy jedną stronę krótszą, tak jak mówiłam, tutaj będzie właśnie jakieś kwiaty, bukiecik róży i teraz tak wygląda. Teraz mam zamiar właśnie od tego miejsca tutaj położyć kolejną falbankę. Jeszcze nie wiem, co prawda jaką, zaraz poszukamy. Naprzód chcę dołożyć taką falbankę dookoła, symetryczną, i tu wrócę z powrotem w tym miejscu. No a później będę dalej ozdobić. Na razie muszę, tu przyszpilkowałam i teraz przyszyję dookoła. Projekt skończony. I mam nadzieję, że wam tak samo się podoba jak mi. Z sukienki, która była
no taka powiedzmy trochę za prosta, wyglądająca jako nocna koszula, zrobiłam piękną sukienkę, którą, tak jak mój mąż powiedział, i do ślubu można wziąć spokojnie. Ale wiecie co, ja planowałam ją przefarbować na kolor szary. No tak, żeby właśnie tej różności kolorów wszystko zrobić w jednym tonie. Ale nie wiem, czy dobrze bym zrobiła, bo mąż mówi, że nie, został, bo właśnie cały urok jest w tym, że ona jest taka barwna, różnokolorowa. No i dziewczyny, zaraz wam pokażę tą sukienkę z bliska. Chcę wam podziękować, że jesteście ze mną do końca. Nie zapominajcie postawić lajki, zasubskrybować mój kanał. Będzie jeszcze dużo ciekawych projektów. A ja was dzisiaj żegnam, pozdrawiam serdecznie, życzę dużo, dużo szczęścia z realizowaniem wszystkich waszych projektów i marzeń. Marzeć trzeba. Marzenia pomagają nam nabrać chęci, sensu do życia, bo jakże bez tego. No i do zobaczenia w następnym wideo. A teraz nagram tą sukienkę z blisko i pokażę, jak wygląda mój kolejny projekt. Pa, pa. Pokażę i rozkażę, co zrobiłam w tej sukience. Tutaj u góry dołożyłam koronkę. Przyszyłam następną koronkę, jeszcze jedną. Tak jak widzicie, tutaj na pasie, tu jest ładny haft, zostawiłam go tak jak jest. Na pasie dałam kolejną koronkę. Tu zrobiłam asymetryczne falbanki, dołożyłam, pokażę jak wyglądają. Na dole są różne, różniste koronki. To też pokazywałam, jak to przyszywałam. Z tyłu zaraz obrócę. Z tyłu też zrobiłam właśnie taką koronkę, naszyłam tutaj. Tu jeszcze lubię to wykorzystać, właśnie takie gołąbki. To jest naturalne, bawełniane właśnie takie fragment, aplikacje. No i na dole też falbanki. Na dole są różyczki. Pokażę może z bliska. Tak wygląda dół. Tak wygląda dół. No i głównym atutem, zaraz wam pokażę jeszcze raz do przodu, obrócę. No i zobaczcie, moje kochanie, tak wygląda w całości ta sukienka. Ale czegoś mi brakowało. Tak jak mówiłam, tutaj zrobiłam właśnie asymetryczny ten bok. On jest asymetryczny, taki na dole jest krótszy trochę w tym miejscu. I zobaczcie, co wymyśliłam. Wystarczyło tylko zrobić broszkę taką. Oczywiście boho. I zaraz pokażę, jak będzie wyglądać z tą broszką. W to miejsce doczepimy broszkę. Broszka jest z zapięciem. Oczywiście zaraz ją przeczepię, pokażę. Co do rozmiaru. No, oczywiście mogłabym na siłę ją wcisnąć na siebie, ale generalnie sukienka jest mniejsza. Ona jest takim w rozmiarze od L do 3XL, powiedzmy. No dlatego wolę wam pokazać tak jak jest. Na razie nie chcę zakładać, bo bym cały wizerunek wypsułam. Ale jak model mi ładny się odpowiedni trafi, to nagram i wtedy w filmach shorts pokażę wam, jak wygląda ta sukienka. No i teraz zobaczcie, jak ta sukienka wygląda z broszką. Wystarczyło tylko jeden akcent dołożyć do niej i ona się zrobiła normalnie taka wizytowa. Tu są takie jeszcze jakieś koronki i tyle. Zrobiła się wizytowa, boho, ślubna. No a jak odczepimy tą broszkę, to nie musimy przecież ją mieć na co dzień. To sukienka będzie normalna na co dzień, możemy ją założyć, to już kto jak woli, ale tak generalnie wygląda i jest przecudowna.
No nie wiem, zastanawiam się wciąż na pofarbowaniem tej sukienki w szary kolor. Napiszcie mi, dziewczyny, doradźcie mi, bo naprawdę nie wiem, czy warto ją pofarbować i zrobić taką codzienną w szarości, czy zostawić tak, jak jest. Bardzo bym Was prosiła o zdanie, bo nie mogę zdecydować. No tak wygląda moja sukienka. Dziękuję za oglądanie i do następnego projektu.